kochani, witajcie, z tej strony Mafia Solec. Witam z tej strony, Brączek. I witamy was na typowej polskiej wsi V2, ale to dziś taki nietypowy odcinek jest, bo przyjechał mój kuzyn Rafał do nas. Cześć, Rafał. Dzień dobry. I Rafałek ma mało latek. Ile masz latek, Rafałku, powiedz? 11. Łomacku. W grudniu. To Brączek, my musimy uważać dzisiaj na wykopkach, żeby tutaj Rafałka nie przejechać. Rafałek będzie sam nas przejeżdżał. Nie, ogólnie to Rafałka znacie, Bernata znacie, tam oglądaliście na pewno vlogi. Dobra, lecimy dzisiaj, jak to widzicie, taki dzisiaj dość ciekawy odcineczek, bo pyrki. Ja kopię. Dobra. Ale ma ta sprzyja. Nie, serio, kopiesz? Nie, no weź. Nie, no gdzie, jadę swoją, nie? No, Brączek nam będzie ogławiał, a Rafałek tutaj uważa, żebym cię nie przejechał. Rafałek dzisiaj będzie próbował nam tą słumę, tak, co ja mówię, słumę, siano zgarnąć na wałki. Ja nie wiem, czy ja będę umiał. Co? Dobrze powiedziałeś, będę próbował. Będzie próbował, bo Rafałek, tak wiecie, on w mieście mieszka i on do nas na weekend przyjechał. No, pierwszy raz w ciągniku siedzi. No. Rafał... Raz na dzika krowa powiedziałem przez przypadek. Ogólnie Rafałek powinien od czasu do czasu tam wystąpił u nas i powinien ogarnąć kamerkę. Ej, także... myślisz, że ja mogę jeździć, tak? Nie wiem, spróbuj, wiesz? Ja mam dość chude koło. Myślę, że się ogarnąłby to. To mówi ta, że już jechać, chłopie. Jo, jać tutaj. My tu łąkę, wisz, gdzie mamy, Rafałku? Wim, patrz, aż se wysiedłem, se sprawdziłem. Dobra. O Jezu! Idzie. Jadzie, dobra, będę tak jechał. Jo, tak bez pola pojadę, bez pola. Tylko uważaj na rzepok. Dobra. Mój rzepok! Kurwa, poczekaj, bo ja mijaka zrobił. Ty na twój to mnie uważał, ale na Brączka to już inny. No wej, ja nie mam rzepaku. U mnie dziki wszystko. Dziki wyruszały. O, fatru... jak widzicie, ale mam fajnego laga. O, Anka została odpaluno. Jakieś cegły tu leżą na medzy. Czekaj. Widziałeś je? No, nie cegły. A co? A ja nie powiem. No nie, powiem, co to. Żartuję, są te kartony. Poczekaj, ja muszę tu dostosować swoją prędkość. Boże, kartony, Mendel tu mieszka pewnie. Adum. Adum. Idą, kopanie buraków jest, nie ma kopania. Ja tam słyszę, że Rafałek ma jakieś problemy z mikrofonem. Jo, jak Rafał byś mógł weź telefon gdzieś wyrzuć, daleko. A to chyba nie przez telefon. Nie, to telefon. Nie może... A ja nawet nie mam telefonu przy sobie. Ja mam w ogóle nie ma telefonu, stacjonarny. On jest z miasta przecież. No tak. Przecież... On... przecież ja jestem z miasta, w mieście nie mają telefonu. No tak, ja zapomniał. Ty? Cicho, ej. Bo teraz rozkładam. Ty, ja w te kartony uderzyłem, nie? Ja myślałem, że coś się... Ja coś myślałem, że mam laga. On stanął i stoi. Ty, nie powiem pada. Ci... Powiem ci, że tak, no troszkę będzie tego kopania, jednak u ciebie na odcinek spokojnie to Brączek starczy. Kurwa, my jeszcze u mnie chyba nie skończymy. No, tak mi się coś wydaje, że dość długo nam to dzisiaj potrwa. Ogólnie, no to... Rafałek, dojechałeś już, czy nie? Dojechał ja i teraz się starą, mówiąc szczerze. A, bo tam Rafałek pojechał na tamto pole. No i ja musiałem mu taką pracę przydzielić, tam mama mi kazała, żebym się nim zaopiekował. Ja pierdzielę, nie wiem czemu to tak dziwnie się kopie. Niby tu powinno kopać, a nie kopię, a tu kopię, a nie powinno, o, że tak powiem. Kurde, niepotrzebnie te łęciny tak zostają. W ogóle nie widać wtedy prawie zimnioków. Bo ty kurwa nie umiesz, mówiłem, żebym ja kopał. Jo? Weź mi to jakoś, przetnij się przez środek, bo ja muszę dookoła jeździć. O, ty chyba jesteś chora. Raz przy razie? Dobra. Rafałku! A ty byłeś kiedyś u Gołaszewskiego na zimniokach. Oni kopali dookoła, czy raz przy razie? Ty... Ja nie wiem, bo ja wtedy pijany byłem. Ty masz 11 lat i ty byś był pijany? A no bo ja... No bo ja lubię tak mówić szczerze. Mówimy szczerze. No trudno, no. No jak no, dasz... Jak będziesz grzeczny, to nic nie powiem mamie. Dobrze. Kurwa, jak pająka nie rozpierdolisz. Na razie to go przyczepić nie mogę. Dobra, jest piękny. Jest w którym się opuszczało gwiazdy? O Boże, V. Podejdź, nie, musisz podejść pod ten, pod na to takie kółko. Na V ruszasz. Na kółko podchodzi, nie. Na V serii nie działa, to nie. Tak? No co ty, pojebało cię. No, ej, ale mi jak, a ja ten rządek kopię. Kurwa. Wiesz, że ja to będę robił z 2 godziny. No ty, no spokojnie, nam tyle kopanie zimniaków zajmie. Ja myślałem, że to szybsza trochę praca będzie. Jak ogólnie plecy bolą. Aż tak, tak 60, tak ci o... No bo masz krzesło, widzisz, u mnie to krzesło jest komforcik, bardzo no. Ładne z tyłu. Boże, ty jedziesz tędy, ja ty jesteś chora. Czemu? No kurwa, Maciej, ja chciałem tędy jechać. No ale teraz mi zrób to przy drodze, jakbyś mógł. Jeździ tak naokoło, albo dobra. Fajnie, no jakbyś właśnie jeździł no dookoła. No przecież teraz byś tam tędy jechał, to po co?
No dobra, jeśli będzie po twoimu. Ale później zrób to przy drodze, Mateuszku. A przy tym się nie da robić, to jest gówno, jak nie wiem. Ciężko. Powiem wam, że myślałem, że inaczej troszkę te wykłopki będą wyglądały. Ty, ogólnie, to któryś by mógł przyjechać. Czekaj tam, bo ja muszę ogarnąć, gdzie mniej więcej idzie mi. To jest lewe koło, kurwa, tak? Kurwa jego mać. To jest środek, dobra, mniej więcej środki. Andrzeju, nie nerwuj się. Mateusz. No. Spokojnie byś zdążył, żebyś pojechał po przyczepkę i moją 912. To Rafałek przyjedzie. Rafał, Rafałku, umiesz biegi tam wrzucać? Jak ja mam czeku takie lagi, że guzie widzę. Tęczu. Ty 91. To Mateusz musi. Uśmiecho się do mnie. Uśmiech. No nie wiesz, że ja nie mam czasu? 100%. Nie chuj. Było sobie przyjechać na początku, ja tutaj ogławiam. Dobra, to ja sobie jakoś tu ogarnę. Zablokujemy drogę. Tej, sygnalizację postaw. Cicho. Taką jak Miki miał. Jo, ona będzie działała. Dobra. Gdzie mnie z tą bułą szedł? Rafałek tam widzi, przez chwilę był widziałem. Tam sumę, zobacz, ta grabi pięknie mu idzie, kurde. A, grabi pięknie. Prawie ja... siebie nie widzi, ale okej. Okay. Jak nie, mój internet to nie pozwala na takie bogactwa, żeby tu na dwóch nagrywać, a na trzech to już w ogóle. Bo ja jestem z miasta i ja mam 100 kilobajtów internet. Nie, ja mam bardzo... Bo promocja była. To jest koszt. Biedronce. No. Kurwa, jeszcze powiesz, że mi staniesz na tym, to ci wyjebie. Czekaj, mnie tu ktoś dzwoni. Mnie odbiorą, wyrzucam telefon, czekaj, ta tam... O, poszedł. No. Tylko się nie bita, chłopaki, żeby zgoda w teamie było. W teamie, no. W Berlinie. Ty, no ja nie mogę sobie pod... Kurna, Brunczek byś... No dobra. No, jeszcze słowo. Nie wiem, ja tu nie ogarnę tego. Nie mogę sobie podjechać, nie wiem, czy tam przy tobą w ogóle da radę. Nie no, dam radę, spokojnie. Andrzeju, nie denerwujcie się. Nie, dobra, troszkę się zdenerwowałem. Myślałem, mogliśmy te u Brążka zacząć. Dlaczego? Nie, żartuję. O Boże, urwałem cały ten. Nie tą przyczepą przyjechałem, nie? Niepotrzebnie. No ty coś głupio, no mówiłem, że wziąłem tą niską burdową, nie? Ja biorę dużą. Czekaj. Łedy bym się napił, a mi się skończyło. Coś chyba nie wysypie. Nie, muszę jechać po tamtą. Kurwa, bo przyczepę. Jaka lipa. No ale na to też przyjmuję ziemniaki, nie wiem czemu nie sypie. Ja mówiłem, tylko się dotknę, to zepsuję. Ciotka od razu tak mówiła, że ten Kacper to od małego taki skurwysyn był. Czego się nie dotknął, to rozpierdzieli. Ja pierdolę, aż wyjechałem z drogi, nie? O Boże. Mnie to bardzo dobrze idzie. No. Ale pamiętaj, to jest pożyczone, a co pożyczone będzie oddane. O Boże, ja żebym tak uderzył, w ogóle ten odcinek to taki nierealny mi tu teraz wyszedł. Ja nie wiem, co ja mam teraz poradzić. Uderzyłeś? Uderzyłem w bramę, uderzyłem w drzewo. Na całe szczęście nikomu nic się nie stanęło. Dobra. Ja aktualnie chciałbym skręcić, ale nie mogę. Ale nie mogę. Dobra, zdejmuję burty. Yeah. Obiecałem ciotce, że bluźnić nie będę. No nie mogę zjeść. Taki cichy chłopak. Ale jak już coś powie, to już matko bo. Z czego się śmiejesz? Tam przyjadę do ciebie z matku, to zobaczysz. Ja ciotce wszystko powiem, że ty piłeś jak byłeś... No i widzisz? Miałeś być grzeczny. Skurwysynu. Nie denerwuj mnie, bo już matka powiedziała, że jak będziesz pił, to więcej prezentu na urodziny nie dostaniesz. Na 18 już. Bo wszystko tylko na wódkę i na marihunę. Ja po prostu nie mogę. Bolek byś się wziął za kopanie, a nie. No ale ty, no pomóż mi. A gdzie tu, gdzie, co mam ci pomóc? O Boże, nie. Oluś. Co? Starczy ci tyle? No, weź pomóż mi łopatami tutaj ściągać. Weź Brączek, spróbuj ty wykipować marihuaninę. Poczekaj, otwórz tylnią szybę. No ale po co mi otwieranie szyby? Kurwa jego w dupę zajebana. Ej, spróbujesz wypróżnić rurę? Ja pierdolę. Ja nie wiem, spróbuję zdjąć burty. A co się stało? Spłuczka się zacięła?
No, nie chcę ten wajcha od Anki. Ręczny! Mam takie problemy. Co ręczny? Przez spuszczony był. Zobacz teraz. Synek, odstawił ci ją. Przenieś rurę na przyczepę. No jest. Rura jest przeniesiona wywana właśnie. No i jest przeniesiona, no i co? No ale nie sypie. Dzień dobry, zostałem Jolkę. Kurwa, Rafał, bierz łopatę. A które to? I próbuj sypać, Anką. Ja cię pierdolę. Ja wiedziałem, że to nie jest multiplayer. Jo? Dlaczego? Przenieś rurę na przyczepę. Ziemnioki! Kurwa, dzwonią ciągle. Łowo, gang Albani, yo yo, motherfucker. Ja będę wyciszał telefon teraz. Ej, a dacie mi troszkę na obiad? Jo, ty, poczekaj, jo coś tu miał. Szmaty naciągnij, a to nie to. Zbieranie kostek? Pomoże, nie pomoże. Jako pasażer jadę, Boże, poplułem, poplułem wszystko, nie? Ej, ty, no to nie idzie. No kurwa, jego zajebane, aż rozjebane wszystko. Będziemy orać ziemioki, dawaj, może w biegu. W ale B. Powiem wam tak, naprawdę typowa polska wieś, tego się nie dotkniesz, to rozjebane. No, po prostu Anka musiała zostać urwana jakaś wajcha, proszę no was. No to do niej trzeba podejść, no. Serio? Nie, powiedzieć jej coś, żeby ci kurwa się wysypała jebane. Czekaj, no może jaka klątwa jest? Nie pokłócił ty się z jakimś sąsiadem tutaj? Bo jak sąsiad klątwę rzuci, to nie ma chuja na mariole. Kurna, no. Ty, może jakąś... Przyjaźń, a może tą twoją przyczepką by było lepiej? Ziemniaczki, ziemniaczki, ty możesz tam dwukółkę? Cisz! Ej, cisz! Poczekaj! Ja to mogę... Przenieś rurę na przyczepę, no i chuj, to kurwa, dupę. Kurwa. Ręcznego mnie spuścił, to... Poczekaj! Gdzie jest ta Rafałka, kurwa, 60? Ja szybko jadę z pomocą teraz. Rafałku... No stój tam, chodź synek ci pokażę. Ładnie bar... nam jest odprowadzone, widzę. Jak mnie kuzynek nauczył za młodego. Chodź szybko do Brunczka na farmę, by podepnij przyczepę. Dobra, robimy wjazd. Na zdróweczko. Dziękuję. Niech ci Bodzie jak najszybciej w dzieciach wynagrodzi. Nie, przestań. Boże, ja nie wiem, nie ogarniam Brączka 60, ona tak skrynco dziwnie. Brączek ma bizuna. No, kradziuny. Jaki ładny. Włącz wycieraczkę. Chamski. Kurwa, jego zajebano. Dobra, poczekaj Brączek, ja już jadę z przyczepą twoją. No, chciałem ci podpiąć to, żeś... Musiałem szybko. Na mnie prawie. Bo Rafał... PHP. Rafałku, biegnij szybko za mną. Patrz, kurwa, zobacz, co ja z tobą robię. Lecę, bo chcę. Lecę, bo Brączek go. Weź, odjadź mi, ej, odjadź tym Ursusem dużym. Że jo? Tak. Bardzo mi przepraszam, mam 11 lat, nie mam uprawnień. Kurwa. Jać. Boże, Brączek, ona się zapa... Ona, nie wiem, chyba zaraz rozlecenia ma... Boże, Rafałku, wciśnij hamulec. Czekaj, teraz uwaga, szkoła cofania. Matko, działo! Kopim szybko ziemnioki. Rafałku, zjedź na farmę z tą przyczepą. A co to farma jest? No co się śmiejesz, chłopaka z miasta żeś wyciągnął do jakiejś wsi, najlepiej żeby wszystko wiedział. Rafałku, jadź tam, gdzie krówki robią kupkę, łobok jest taką stodoła na zboże i łobok tam wszystkie takie belki są, maszyny... Tam... Ciebie? Jo, jadź tam. No to czekaj, no główna nie widać, ale wiem gdzie są krowy. Tu je pryzma, tu je przyciepa jedna. Jakim? Tu kosiarka jakaś, co żem o nią zahaczył, ale to nim się wytnie. I co, i koło pajączka postawić między rozrzutnikiem a tem? Tak dokładnie, Rafałku. No dobra. Postaram się. Ażem w słomę przypię. Nie żartuj. Nie no, no to widzę. Poukładam ci. Nie no, widziałem. Mateusz. U ciebie będzie już tak to szybciej szło, jak już ogarnęliśmy przyczepę. Kurwa, jak ty jadziesz? No muszę tu. A może skąd ty wiesz, że ty kopiesz? Dlatego, że to idzie na środku, a na środku maski mam taki fajny, po prostu, mam taką drachę. No mi właśnie, farba zeszła. Właśnie nie kopiesz. Co? Nie kopiesz jej. No jak nie? No nie widzisz? Pokaż to drachę. U mnie ona nie znika. A u mnie znika. U mnie też nie. No ale to u was nie znika, u mnie znika.
Nie, jest. A nie, jaki żal. Ty, ale on... A, proszę. Zobaczcie, to kopie po prawej stronie, widzicie? Ja pierdzielę, jaki kwas, no, po prostu nie jest dopracowane, tak? Powiedzieć wam coś? No. Mogliśmy wziąć inny kombajn. Ale po prostu nie ma polskiego innego dobrego kombajnu. No to tylko ta Ania. Ania. Anio jest. Ania, ty nic nie wykopałeś, z tym przejeżdżasz. Nie, no u mnie jest wykopane. Ja nie wiem, on raz bierze tak, raz tak. Dziwnie, dziwnie się na pewno tym jeździ, już powiem tak, tak jako taki ocenę ten mod w skali od 1 do 10 dam takie 4. 3 będzie za wygląd, raz, że w ogóle działa, bo nic takiego nie ma. Ale kopie fajnie. Ale kopie fajnie, no zresztą nie, no dobra, przesadziłem, troszkę więcej mogę dać. On niby teraz... Nie, on niby teraz kopie teraz tym, co jadę. No teraz dobrze. No ale to wcale, nie wiem, nie wiadomo. Brączek, weź, a dobra. Rafałku... Buzyn, byś zainwestował w przyczepę. 20 lat temu u ciebie byłem, jak jeszcze mnie nie spłodzili i taką samą przyczepę żeś miał. Ale to je moja. Wieź tu krowę na pole. To no. Ty taki słabo rozwinięto to gospodarkę, możesz? Weź się odsuń lepiej, bo cię rozjadę. Rafałku, uciekaj. Ty dofinansowania bierz lepiej. My będziemy mieli, już niedługo. Ja bym najchętniej już kurwa dostał to i od następnego odcinka wziął z nowymi maszynami. No. Na modernizację? Bo mnie już kurwa to wszystko. No, już te maszyny nie są tak doskonałe. Dobra, ile tam masz procent? No ty mógłbyś mi odjechać, bo ja chciałbym dalej kopać. Brączek mnie z bara pociągnął. Pociągnął. Rafałku, ty lepiej wsiądź do 912 i siedź w środku i się nie ruszaj. Bo co, bo jestem rudy? Nie. Rudy! Jezu, wydało się, że masz rudego kuzyna, to ja spierdzielam. Nie no, Rafałku. Spytaj się cioci, kiedy będzie obiad. Dobra? Matka! Matka! Kiedy będzie obiad? No i to? Mówi, że za 2 godziny. Bo matko bosko, to przecież my u Brączka zrobimy już połowę odcinka. A co będzie na tym obiad, matka? Grzybowa. Nie. A co byś chciał, Rafałku, zjeść? Będzie wywar. O Boże. Kurwa, pędzi stolca. Ej, Brączek, ogólnie to zostaw mi, to ja se u ciebie tak to ten. Wiesz co porobię? Poobgławiam. Jak ja będę obgławiał? Nie, u ciebie ja będę obgławiał. A co ja będę robił? No kopał. No to jesteś chyba chora. Z 2 odcinki z kopania, no to ty jesteś zajebisty, naprawdę. No to, a masz inny ten? A ja jadę, pomysł? Hał! Uciekinier! No ty, no bo... Mało co my tu wykopiemy. Łodyniec! Ty, no nie wiem, no nie chcesz tego? No bez sensu, jak ty na swoim odcinku będziesz kopał i to... A no ta, no to dobra, to ty będziesz ogławiał u siebie, jo? No nie wiem, zobaczę jeszcze w ogóle, czy nawet będę to najwyżej chciał... dobra, to se początek możesz... Ja nie wiem, czy ja będę chciał w ogóle jeszcze te wykopki u mnie robić, bo... Uczestniczyć, tak. Ja powiem serio, powiem szczerze, że gdybym wiedział, że tak będzie wyglądało, wow. Boże, ten po ziemniakach jeździ, weź go kurwa stąd. Rafałku, tak się nie robi. Kto ci tak powiedział? A ty nie wiesz, że jak się ziemniaki przyciśnie, to soki oddają i takie frytki z McDonalda właśnie chrupiące są? Kuzyn, ty starszy ode mnie, a ty gówno wiesz o rolnictwie. Zobacz, jak on jeździ, nie mogę. I to w mieście wychowano. Mati, no. Weź ten. Ale dobra, to się przerzuci u mnie, albo u ciebie na odcinku, siano tak to. No. Dobra, ja już będę tak to kuńczył. Przejadę teraz, o, jak możesz to podjeść na tą stronę drugą, tak jak postawił Rafał gdzieś ciągnik. I kipniem to sobie. I będzie na tyle, bo troszkę mnie to już wkurzyło to kopanie. Ja pierdzielę, jakie tu są mijaki. To jest jakaś patologia. Kuzyn, ale żeś bruzdę wyorał. Ja nie mogę. Kurwa, nie mogę. To ta 60 to się przewróci w tym bruzie. Na zimę. Ja nie, Brączek, jak ja mam to kopać. Nie, będziemy kopać to poza odcinki, powiem wam tak. Dwa mać, urwał mi kabinę. Będziemy to kopać. Rafałku, nie bierz tego w rękę. O Jezu. Dobra. Nie, o, koledze, potrzymać nie mogę. Jakoś to wyszło, tak powiem wam, że w ogóle myślałem, że to będzie inaczej wyglądało, będzie to lepiej brało, no ale trudno.
Zapraszamy do Dobrączka, ja dziękuję wam. Nie wiadomo jeszcze co będziemy robić, nie wiadomo w ogóle co będzie. Jo, koniec, może dofinansowania jeszcze nie będzie. Już teraz. Zróbmy pedalskie zakończenie. No, nie, to. Na razie. I Teletubbies say hello. To na razie, do kolejnego odcineczka, trzymajcie się, cześć. Na razie.